A nie, pan ma pytanie. Mam pytanie, czy nie widzi pan czasem takiego zjawiska, jakie było w latach 40., 50. W partii komunistycznej, że tworzyła się taka frakcja komunistów narodowych, że coś podobnego czy się nie zaczyna tworzyć w tych dzisiejszych latach? No w latach 40. to tak, to była, tworzyły się w partiach komunistycznych tak zwane partie wewnętrzne, które skupiały towarzyszy pochodzenia żydowskiego. Bo potem frakcje to się tworzyły różne, na przykład w PZPR-ze, ale to dopiero w 55 roku utworzyły się dwie frakcje pod nazwą Chamy i Żydy. To nawzajem się tak przezywali. Chamy to była grupa natolińska tak zwana, a Żydy to byli Puławianie. O co chodziło? Otóż kiedy Stalin umarł, to w Sowietach najpierw pojawiło się pytanie, no dobra, przez Stalin wszystkich własnoręcznie tych milionów nie udusił. Kto mu pomagał? No to nikt nie chciał, żeby na niego nieubłagany palec wskazał, więc to się zakotłowało tam. W Polsce też to pytanie zostało postawione. No i ponieważ kierownicze kręgi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, tego aparatu terroru, tam nadreprezentację mieli towarzysze pochodzenia żydowskiego. Oni się charakteryzowali lepszym refleksem, bo jak padło to pytanie, to oni wskazali nieubłaganym palcem na tych wykonawców, czyli Chamów. To byli nasi rodacy. Chamy nawet się nie spierały, bo no tak, myśmy tam zrywali paznokcie, łamali kości, strzelaliśmy w łeb, ale to wyście nam kazali. A tamci powiedzieli, a to jest antysemityzm. No i od tamtej pory mamy te zgryzoty z tymi. Proszę bardzo. Morawiecki, najpierw doradca Donalda Tuska, teraz premier Jarosławie Kaczyńskim. Kaczyński musi tolerować Morawieckiego na stanowisku premiera? Widocznie musi. Widocznie musi. Jakby nie musiał, to by go chyba nie tolerował, bo widzi pani, co robi pan premier Morawiecki? Pan premier Morawiecki akceptuje w imieniu państwa polskiego wszystkie niemieckie polecenia. Wszystkie. Zgodził się na dekarbonizację, zgodził się na mechanizm warunkujący. No na wszystko się zgodził. Tyle tylko, że tę swoją ustępliwość pokrywa trąbtadracką retoryką, zresztą podobnie jak naczelnik państwa. No ale to po to mamy rozum, żebyśmy spod tej trąbtadrackiej retoryki odkryli, że tak powiem, właściwie motywacje. Więc kiedy pan premier Morawiecki został, znaczy kiedy Mateusz Morawiecki został włączony do rządu? W 2015 roku. Nie mam żadnych dowodów na to i obawiam się, że nie będę miał, ale jestem przekonany, że ktoś powiedział o tym naczelnikowi państwa, no wiecie, rozumiecie, naczelniku, tutaj my mamy takiego kandydata na wicepremiera od spraw gospodarczych. Myślę, znaczy ja zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową uważam, że nasza młoda demokracja jest podszyta bezpieką. I tak naprawdę stare kiejkuty trzymają, że tak powiem, wszystkie nici. No to naczelnik państwa, tak. Kiedy pan prezydent Duda dopuścił się felonii, w lipcu 2017 roku, kiedy zawetował ustawy sądowe, no to bardzo osłabiło naczelnika państwa. No to wtedy stare kiejkuty mu doradziły, żeby dokonał głębokiej rekonstrukcji rządu. Panią Beatę Szydło spuścił z wodą na polityczną emeryturę do Parlamentu Europejskiego, a pan Mateusz Morawiecki został premierem. Przy okazji jeszcze Antoni Macierewicz wyleciał z rządu. Antoni Macierewicz nabroił, co się zowie. Przecież tak,
autorytetom moralnym się naraził, bo w 1992 roku przedstawił listę agentów. No to jak to? Kalesony ściągnęli na oczach całej Polski autorytetom moralnym. No kto to widział? Takich rzeczy się nie przebacza. Potem się naraził no, tym różnym dobroczyńcom ludzkości, kiedy przeprowadził kurację przeczyszczającą w naszej niezwyciężonej armii. No to też niedobrze. Potem jeszcze gorzej było, bo anulował kontrakt na dostawę śmigłowców Caracal. Państwo rozumiecie, pieniądze zostały wzięte i wydane, a ten anulował kontrakt. Na dobry porządek to trzeba było oddać. Ale jak tu oddać, kiedy już nie ma? Więc mnóstwo ludzi budziło się w nocy, zlanych potem zimnym i już do rana nie mogli zasnąć. Tego się też nie wybacza. No i starym kiejkutom za likwidację WSI. No to nazbierało się tego, nic dziwnego, że to tak jak Chesterton w takiej opowiadaniu, w przygodach księdza Brauna, w takim opowiadaniu Złamana szabla. Zaczyna to opowiadanie od takiego dialogu. Gdzie mądry człowiek ukryje liść? Odpowiedź brzmi, w lesie. No a jak nie ma lasu, to co mądry człowiek zrobi? A to mądry człowiek zasadzi las, żeby schować w nim liść. Otóż moim zdaniem głęboka rekonstrukcja rządu to było zasadzenie takiego lasu, żeby schować w nim takie dwa wstydliwe listeczki. No ale to trudno przypuszczać, to byłoby bardzo niegrzeczne, że naczelnik państwa tego nie wie. No jasne, że wie. Proszę bardzo, pan. Chcę się spytać, czy jak pan uważa, czy między USA a Chinami dojdzie do zaistnienia pułapki Tukidydesa? Pułapki Tukidydesa, czy będzie możliwość taka między USA a Chinami? Nie wiem. Pułapka Tukidydesa, czyli że jeżeli państwo jest zagrożone, hegemon jest zagrożony przez inne supremacyjstwo, to będzie próbował wywołać konflikt. No to proszę pana, nie wiem jaki będzie rozwój sytuacji, bo nie mam żadnych zdolności profetycznych, natomiast uważam, że powodem do wojny z Chinami będzie próba detronizacji dolara z funkcji waluty światowej. To jest poważny powód, ponieważ w ten sposób Stany Zjednoczone pozbawione by zostały grubej renty, którą z tego tytułu ciągną. No i to mogłoby zapoczątkować, że tak powiem, taki spadek. Ten spadek mógłby trwać dosyć długo, bo Stany Zjednoczone są państwem silnym. Tak jak Polska była państwem silnym, w związku z tym też niełatwo było ją obalić. 200 lat to trwało, ale w końcu nie ma takiego silnego państwa, żeby nie można było go obalić. Proszę bardzo. Chciałem zapytać tylko, czy nie sądzi pan, że przed Iranem jeszcze Irak nastąpi po zakończeniu ewentualnego... Sądzę. Nawet mam takiego znajomego, mojego honorable correspondant, który nawet tutaj na to liczy i 18 kwietnia musi nastąpić uderzenie na Iran, bo inaczej by stracił dużo pieniędzy. Proszę bardzo, pan tam z tyłu ostatni. Jak pan uważa, jaki jest stosunek Stanów Zjednoczonych do hegemonii Niemiec i właśnie w ramach Unii Europejskiej? Czy oni nam jakoś pomagają w naszych rozterkach właśnie z Niemcami, które przecież nie są niezauważalne? No nie pomagają nam. Jak? Nie pomagają nam. Kiedy pan minister Mularczyk tam naskarżył na Niemców panu ambasadorowi Brzezińskiemu, to pan Brzeziński udzielił mu bardzo obszernej odpowiedzi, ale wymijającej. Najwyraźniej Stany Zjednoczone same będą decydować, kiedy poprawić stosunki z Niemcami, a kiedy pan Mularczyk nie będzie na to miał wpływu. Ale czy wspierają ten projekt Trójmorza? Czy jak pan to Stany Zjednoczone w tej chwili? Nie, no skąd? Trump podczas wizyty w Warszawie w lipcu 2017 roku powiedział na konferencji prasowej coś, co zapaliło w Berlinie czerwone światełko alarmowe,
że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Co to jest, co to znaczy projekt Trójmorza? Że państwa środkowej Europy mogły przestać słuchać Niemiec. To jest nic innego jak heksagonale, czyli taki pomysł z końcówki lat 80. uzupełnione i poprawione, bo to już było. Tyle tylko, że Niemcy, jak odzyskały swobodę ruchu w 90 roku, to rozgoniły to heksagonale, a rozgoniły to w ten sposób, że zainicjowały wojnę w Jugosławii, która miała być takim bałkańskim filarem heksagonalnym. No a jak reszta zobaczyła, czym grozi spolitykowanie za niemieckimi plecami, że to bomby, krew, pot i łzy, no to natychmiast nie. I przyjeżdża Trump i powiada, Stany Zjednoczone będą wspierały tu heksagonale uzupełnione i poprawione ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. Bo wadą tego pierwszego było to, że nie miało ani silnego lidera, ani protektora, więc Niemcy to rozgoniły bez trudu. Teraz byłoby trudniej. Dlaczego Niemcy to rozganiają, takie inicjatywy? Dlatego, że Trójmorze godziłoby w trzy ważne niemieckie interesy, przynajmniej w trzy. Pierwsze to jest podważenie niemieckiej hegemonii w Europie. Państwa środkowe Europy już nie słuchają Niemiec. No to jaka hegemonia? Drugi skutek, Trójmorze zablokowałoby budowę Czwartej Rzeszy, którą Niemcy tyle już zainwestowały. I tu przychodzi jakiś Trump i będzie tu im mówił. I trzecie wreszcie, umożliwiłoby to państwom środkowej Europy uwolnić się od ograniczeń nałożonych na nie przez projekt Mitteleuropa niemiecki z 1915 roku, który jest realizowany. No to co Niemcy zrobiły po tej deklaracji Trumpa? Jak przypomniały sobie indiańskie przysłowie, jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza. I jedynym politykiem, który wyraził z tego tytułu radość, to był pan prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, co mu się stało, ale tak było. To sprawiał wrażenie, że był trzeźwy, ale nie wiem, co palił tego dnia. No coś się musiało stać z takiego strasznego. Więc tak to wygląda.